Witajcie drodzy widzowie, ja oczywiście nazywam się Kajot, a dzisiaj znowu będę ogrywał grę Indie. Tym razem jest to Racine, chociaż nie wiem czy to dobrze widać tą nazwę, bo tak śmiesznie twórcy postanowili ją umieścić odwrotnie. Jest to gra w wersji demo i ona, jeżeli mnie pamięć nie myli, jest już chyba cały rok nawet dostępna do ogrania. Więc na Steamie możecie sobie pobrać i zobaczyć, jak wam się spodoba. A ogrywam ją mniej więcej między innymi dlatego, że już jest ile? Pół roku 2023 było, a gra wychodzi w 2023, więc jeszcze za miesiąc, dwa już pełna wersja będzie. Jeżeli ktoś nie będzie mógł się doczekać. Rozegrałem tak z pół godziny, ale już mam sporo zarzutów do tej gry, ale o tym później. Przejdźmy, tam mamy samouczek, który po prostu nam pokazuje podstawowe mechaniki, możemy sobie tam... Gra ma język polski, to tyle dobrze. Na tej stronie znają za dobrze angielskiego. Oraz typ opowieści z trzema poziomami trudności. Tutaj mam właśnie 30 minut sobie rozegrałem. I chyba nawet przejdę... Nie, po prostu pokażę... Nie, przejdę. Myślę co zrobić. Bo nie ogranicza mnie teraz akurat czas, więc po prostu teraz pokażę wam, co i jak chodzi w tej grze. Fabułę możecie sobie tam sami rozegrać i zobaczyć. Nie jest zbyt pociągająca na razie, no bo to jest jeszcze niepełna wersja. A dobra, to jest taki bardziej, nie wiem. Mi się zdaje, że ta gra była zaczęła powstawać w momencie, gdy autobitewniaki zaczynały zyskiwać popularność. A teraz już trochę ucichło, więc ta gra też pewnie ucichła. I ucichł jej rozwój. To jest taki karciany bitewniak połączony z automatyczną walką, gdzie my tylko używamy kart, które boostują naszą postać. Tutaj macie talię. Zaraz wam pokażę. Każda nasza talia ma 8 kart, na początku tylko oczywiście, bo potem z progresją w grze będziemy mogli tych kart dodawać więcej. Nasze jedyne działanie w tej grze polega na tym, że wybieramy pierwszy deck kart i używamy tych umiejętności. I każda karta, jak nie mamy na przykład, że leczy nas, ale też dostajemy dodatkowe życie permanentnie. Więc jeżeli będziemy używać obrażeń plus 5%, więc każda nasza karta zagrana sprawi, że nasza postać będzie biła o 5%. To chyba jest logiczne. I teraz naszym głównym zadaniem jest to, oprócz tego, żeby nasza postać przeżyła jak najdłużej, to naszym głównym zadaniem jest to, żeby dobrze stworzyć nasz build do gry w taki sposób, żebyśmy jak najdalej doszli. Na początku mamy do dyspozycji jedyne chyba tylko, o tak. To są trzy karty, które mamy tylko do dyspozycji, potem się odblokowuje wraz z rozpędem rozgrywki. Wybaczycie, ale sobie pozwolę dodać inne karty, bo te początkowe są bardzo słabe, nawet chodzę tylko na jednym życiu, bo na początku leczenie jest niepotrzebne, ale chyba zmienię zdanie i pójdę na 4 miecze, 2 życia i co? Jaki build? Unik mi się nie podoba, więc może pójdę pod build pod szybkość. Taki podstawowy, nic nie będzie specjalnego. 20, 15. Ta karta jest tylko dobra, jak nasze karty kosztują więcej niż 10, więc to jest niepotrzebne. Szybkość to po prostu szybkość ataku, zwiększa szybkość ataku, to tu zwiększa o 5% nasze obrażenia, a tutaj o 20 nas leczy. Więc chyba takim podstawowym buildem idziemy. Na początku mamy ile? 100 złota chyba mamy na początku. Ja mam teraz 108, ale na początku mamy 100 złota. Możemy sobie właśnie, bo nie pokazałem, wywracam w sobie z powrotem niepotrzebnie. Ale żeby nie było tak łatwo z tymi kartami, niektóre lepsze już kosztują złoto. Więc musimy dobrze zadysponować naszym początkowym złotem, tak żeby dobrze stworzyć wymarzony przez nas zestaw kart, czyli buildy. Na razie tylko takie strzyżenie, które dodaje do szybkości. No w sumie mogę dać nawet to strzyżenie. Dziwna nazwa. A maskowanie kosztuje ile tam? 30, 38 czy 30? Nie wiem. Nie widzę za dobrze. Oprócz tego mamy umiejętności. To jest po prostu taka meta progresja za pokonywanie przeciwników. Dostajemy tutaj takie nie wiem, jaka to jest waluta. Jakieś złoto. Znaczy złoto jest ogólnie, to jest inna jakaś waluta, nie wiem.
Dali ją odblokowane, że za każdy pozostały po punkcie punkt key, czyli taki nasz generator, który, dzięki którym będziemy mogli używać naszych kart. To za każdym razem, gdy nam zostanie, to się leczymy o określoną ilość życia. Reszta jest fajniejsza, kiedy patrzymy, tutaj, że widzi, bo no nie widzimy, kiedy nasi przeciwnicy zaatakują i musimy mniej więcej znać interwały ataku na pamięć, żeby dobrze w to grać, mi się zdaje. A przez to umiejętność nie będziemy musieli. Też zobaczę, bo zakładam, że nabiję tam ile. 100 powinienem kolejny nabić punktów. Kolejną umiejętność odblokuję i zobaczymy, czy jest tylko jedna, czy jedną można tylko specjalną pasywkę wziąć, czy można więcej. A dobra, kolejne to są podklony dobieranych kart. Gdy mam mniej niż 20% życia, dobieram karty za darmo. Ma niż punkty ki szybciej. Tu na koniec walki możemy nasz kart użyć. Tu mamy co trzy ataki, czwarty jest silniejszy, a tutaj sprzedaje nieużyte karty. Nic takiego specjalnego. Jak tam jeszcze zostaną pieniądze po zbudowaniu naszej talii, możemy iść sobie do sklepu takiego i kupić jedną miksturę. Na przykład ja bym poszedł 100. Chyba za 50 ki. Żeby się na początku dobrze zboostować. No i jedziemy. Fabuła polega na tym, że po prostu są żywiołaki, które oszalały, się zbuntowały, czy to jakoś tak. Te pola są z kartami dodatkowymi, które możemy odblokować, a to są mini-bossy, o tutaj. To są chyba takie mocniejsze walki, a to jest... to jest sklepikarz, a to nie wiem, co to jest. Na pewno to jest ostatni, to jest boss, także to nie ma problemu, żeby zgadnąć. No jak mówiłem, tutaj nasze key jest, możemy za 5 wyleczyć się. I interwał, no, nie zdążył. Jak używamy kartę, to dostajemy taką tarczę ki, przez co nasze atak przeciwników będzie o 50% niższy. Na to na razie nie musimy, bo dużo obrażeń zadajemy. Widzicie, 50% mniej. I interwał. Zdążyłem idealnie. I dostałem 20 obrażeń, 3 do szybkości. Permanentnie. Tu mamy z prawej strony poziom wrogów, czyli im dłużej będziemy przyciągać daną walkę, to jest w sumie logiczne, bo jakbyśmy mogli w nieskończoność zbudować te takie bile, czy tylko będziemy polegać na unikach i na życiu. A przez to nasi wrogowie będą trudniejsi. A jak nie będziemy mieli lepszych kart, to nie mamy z nimi szans praktycznie. Zobaczycie, to jest taki podstawowy build, jak mówię. Polegający na szybkości i na obrażeniach. Jak odrzucamy kartę, dostajemy dodatkowe key, dzięki którym... O. Tutaj dzięki którym będziemy mogli się rzucić kartę. Bo jak używamy jednej, to dostajemy drugą. 10-10. Powinieneś go zabić, nie zdążysz. Kurde, nie zdążyłem, ale się trochę wyleczę przez to, dobra. Zobaczmy, no teraz w tej trzeciej walce chciałem zużyć mój pasek. Żeby się dobrze zboostować, lepsze statystyki, to będzie taka to po prostu zboostowania moja karta. I tak, i tutaj teraz na obrażenia. I mamy już 160% obrażeń, 107% szybkości. I tutaj muszę odrzucić kartę. I się troszeczkę wyleczę. 25 obrażeń, 6 szybkości. Nie wiem, czy już zauważyliście, bo to jest na razie tylko tam ile z parę minut materiału. Ale ja już mam takie odczucie, że ta gra jest strasznie powtarzalna. Tak bardzo, bardzo powtarzalna. Dopóki nie odblokujemy żadnych kart dalszych, to bardzo nudna mi się staje, mi się wydaje, że tak ja się staje. I tak bardzo nudna. Oczywiście to jest wczesny dostęp i tak dalej, ale wiecie. Tu się wyleczę, wyleczone. Jest tylko 5 obrażeń, 5 szybkości, nic za dużo. Tu dostałem chyba właśnie level, takiego level upa. I są teraz takie karty, które po prostu nam nic nie mówią. Że mamy ogarniacie szał. Ogarnia cię, a tutaj ataki zadają ogień. I co ja mam z tym zrobić? Co mi to da? No nie wiem. Powinienem pewnie być mądry i wziąć sobie boosta do krytyka, ale ja będę głupi i po prostu wezmę szał.
Tu nasza pozostała liczba złota, możemy jeszcze przelosować karty. Koszty razy 2, a niech będzie. Dodam sobie ogień i zmniejszę chyba życie, żeby dodać, a nie, zostawię. A tak jeszcze może szybkość dodam drugą. O, niech będzie. Będzie to bardziej pod szybkość i bardziej pod atak. Lecimy. Mam pod szybkość. Idealnie udało mi się zblokować. 2 szybkości, 5 obrażeń. Świetnie. Kolejna walka już jest na poziomie 60. Są wrogowie. Ogarnia mnie szał. A co to daje? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, czy to będzie widać na nagraniu, ale co gra co jakiś czas ma takie lekkie przycinki. A szał mi się zdaje, że to po prostu dobija nam tutaj pasek do lepszej umiejętności. Dobra, i tutaj mogę kolejny atak, lepszy. Bo ten atak jest tylko przydatny dlatego, że... zadajemy więcej obrażeń, przez co szybciej możemy przeciwników wyczyścić. Pamięć, energię 4. Jedziemy dalej. Chciałbym pokazać do mini bossa, chociaż pewnie on mi może na strzała złożyć. Jak nie mam takiego pancernego buildu i mam mało życia. Idealnie trafiłem od blokowania. Teraz powinienem w sumie się wyleczyć, jak mi się uda znaleźć karty do leczenia. Powinienem mieć jedno, tak? Prawda? Szybkość, atak. To jest tylko to, co się liczy. Na razie. 2 przeciwników. Niech będzie. I lepszy atak. I udało mi się jeszcze jedno. Udało mi się. Ostatnim atakiem 45 do obrażeń, sporo. Dobra, kolejną kartę zobaczmy. Ale pierwszy przeciwnik musimy oczywiście pokonać. Zblokowałem jednego. Szał. Życie. Przyda się leczenie. Bardzo się przyda leczenie. Dobra. Wyleczyć się, dobra, wyleczone lekko. Dobra. Następni przeciwnicy lecą. Idealnie udało mi się dodatkowe obejrzenie wziąć. Dobra, następne co mi to dasz? Życiodajna, energia, ki. Atak, odrzuć jeden. Wezmę to życiodajne. Zobaczymy. O, i pancerz. O, pancerz się przyda. I co bym teraz dodał? Mogę 2 karty dodać, więc dodam pancerz i to. A szał chyba wyrzucę i dodam kolejne leczenie. Bo tu mam mało życia na razie. A ta karta co daje mi? A, to jest z trinketami, czyli takimi pasywnymi bonusami. Talizman. Krew to pieniądze. Teraz w zamian dostajesz więcej ki. Tarcza z cieniami. Więcej ki. Większe generacje ki, większe permanentne bonusy. Dobra, i schodzimy do bossa. Do mini bossa, znaczy się. Mam bardzo mało. Akurat udało mi się zblokować. A tego mi się nie udało niestety zblokować. O, już 120 się włączyła. Dobra, pokaż co tam jeszcze masz. Mogę teraz przegrać. No właśnie, przegrałem za bardzo. A ofensywny ten zestaw kart wybrałem. Odblokowałem pancerz, więc teraz będę się mógł zbudować pod pancerz. I odblokowałem też 150, więc jak obiecałem, pokażę. Możemy mieć 2 pasywne umiejętności. Dobrze, to zagramy jeszcze jedną i teraz zbuduję się bardziej defensywnie.
nie pod szybkość, tylko pod... Pod co? Pekina, ona się... Okej. Okay. Pod pancerz się teraz zbuduje. I może jeszcze pod atak. 5 atak, 1 pancerz, 1 obrażenia. Może 2 pancerze, 1 obrażenia. O tak. 2, 2, 4, niech będzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jedziemy następną. O, i teraz widzę, kiedy atakuje. To przyjemne. Zablokowane. Przez to gra jest dużo prostsza, mi się zdaje. O, już wziąłem 120 do ataku. Idealnie, i teraz do pancerza mi się przyda. Bo chciałem zabawić się w pancerz. Nie zdążyłem niestety. Pancerz 4. Co pancerz robi? Nie mam pojęcia. Kto wie? O, tu mi się kolejna ikonka inna pojawiła. Dobrze. Zdążę? Tak, zdążę. Ale nie, to nie, w sumie nie było potrzebne. Zdążę pancerza użyć? Nie zdążę, więc muszę się osłonić. No niestety, powinienem odrzucić kajty w tej bitwie i zobaczyć, że to jest tylko jeden przeciwnik taki. Tutaj w automacie, taki automat to... Jakie korzyści? To są próby. Próba ochrony czy próba brutalności? W sumie pójdę w próbę ochrony. W próbie ochrony jest to po prostu taki denerwujący przeciwnik, którego musimy jak najszybciej ubić. On ma dużo pancerza. Dobra, a mam pancerza już 2 na 8. Pancerz to jest chyba takie życie, które się po prostu odnawia. I powinienem w sumie... A jeśli by poziom wrogów się nie nabija, to dobrze, kurde. A nie, jednak się nabija, tylko... Mi się zdaje, że troszeczkę wolniej. A i mogę się teraz w sumie wyleczyć. Chyba za dużo, dwie kajty pancerza, to mi się zdaje, że za dużo. Mogę się tutaj dzięki temu dobrze podboostować, dzięki tej próbie. Kolejna kajta. No i dobrze, dobre boosty powinny wejść. Co to daje? A, wezmę. Nie piszę, co daje. Na 30 poziomie, na 30 poziomie wrogów. 180%. 20 pancerza, nieźle. Więc mogę trochę wytrzymać. Jeszcze 16 pancerza. I jeszcze dam sobie dodatkowy pancerz, bo przyda się. Ale jak mam pancerz, to w sumie mogę mniej atakować, mogą mnie a mniej atakować. Dobra, udało mi się dwa zablokować, więc jestem na pełnym życiu. I 20 ataków, więc tylko teraz w sumie będę szedł w atak i pancerz. Krytyk, pancerz, obrażenia, w sumie nic mi z tego nie pasuje. Unik. Nieprzebite osłony. Nic nie jest fajnego. 8 na 8, więc w sumie mogę teraz życie usunąć i dodać może szybkość? Albo kolejne obrażenia? A niech będzie szybkość 1 jeszcze. Będę po pancerz. Pancerz jest przydatny zamiast tego. I znowu pójdę jakoś taką dróżką do mini. Bo chciałem pokazać minibossa bardzo, bo jest ciekawym przeciwnikiem. Oj, dało mi się akurat jeden do szybkości, czyli będę miał 101% szybkości ataku. Dobra, pancerz nie będzie przydatny.
Akurat nie zdążyłem niestety. Tego też nie zdążyłem. I się nie wyleczyłem. Dobra. Pancerz będę miał kolejny. To wszystko bez sensu. Nie no, z sensem to jest. Nie gadaj. Dobra, udało mi się zabić, zanim mnie zaatakował. Jeszcze trochę przeciwników będę miał. O, tu niepotrzebne. Dobra, i obrażenia. 230 już procent. Raz, dwa. Niech będzie 40 obrażeń i 8 pancerza. I poziom przeciwników jest na 90. Dobra, zablokowane. Tego nie zablokowałem niestety. Ale na razie wszystko mi poszło w pancerz. Jeszcze dwa oby zablokowałem, nieźle. Tego mi się niestety nie udało zablokować. A, tego zabiłem. Jeszcze przeciwników sporo będzie. Mogę się teraz lekko wyleczyć. Nie wiem, czy już bym się znudziło trochę, bo mi się lekko zaczynało nudzić, jak grałem. Bo oprócz tego, oprócz klikania tych kart, to w sumie i planowania deku tak naprzód, to nic dużo rzeczy do zrobienia nie ma. Ale no, może po prostu narzekam. O, udało mi się kliknąć. 30 obrażeń, 20 pancerza. Chyba powinienem jeszcze pancerz usunąć na kolejnych obrażeń, bo mi się zdaje, że nie będę nadążał z zadawaniem obrażeń do przeciwników. Blokujemy tego mocniejszego. Tu przeciwników będzie więcej. Udało mi się akurat zablokować i pancerz bym sobie jeszcze dodał. Dobra. Dobra. Szybkość przyda się teraz. Będzie jeszcze jeden, będzie, dobra. Więc zdążę idealnie jeszcze dodać pancerza. Mam 56 teraz pancerza. No niestety nie udało mi się. Ja jeszcze atak dążyłem. 8 pancerza, 25 ataku, 4% szybkości ataku. To jest chyba lepsze podejście, bo z tym pancerzem dużo mniej muszę się leczyć. No to nawet już 1/4 mam pancerza do życia, to dobrze. Potem pewnie można te kajty jakoś ulepszyć, coś takiego. W tym rodzaju. Dobra, zaatakujesz. Dobra, idealnie. Szybkość. I się lekko wyleczyłem. Nawet nadal ciągle się przebijał przez pancerz. Tutaj będzie pewnie jakiś mocniejszy przeciwnik, widzę. O, zapomniałem kajt zebrać, nieważne. Z tamtych pozycji. Połowę zablokowanych obrażeń. Teraz powinienem się w sumie trochę wyleczyć na tych wrogach. Dobra. Już mi zbili pancerz szybko. Dobra, i ostatni. Nie zdążyłem. Ej, tu. Jedziesz. Bang, bang, bang. To jest taki ostatni atak, jest strasznie przeciągnięty. Przydatne jest to, że widzimy, kiedy nasi przeciwnicy zaatakują. O, idealnie zdążyłem kliknąć. 8 pancerza, 35 szybkości ataku. Ta gra to jest taka nieustanna walka o to, kto się szybciej zbusuje. Czy my, czy przeciwnicy? Tego mogę przyjąć, tego nie mogę, bo on za dużo obrażeń zadaje.
Idealnie, zablokowałem równo. Było obrażeń, to ciągle sporo. O, i tego muszę zablokować, kamikadze. Lekko wyleczenie. Dobra. Powinieneś go zabić. Kolejną rzeczą, która mi się nie podoba, to że bardzo ciężko zauważyć przeciwników. W sensie ich stan życia. Nie wiem, czy też tak macie jak ja. Dwa mi się udało zablokować, to dobrze. A to jest zero. Leczenko by się przydało. Ale statystyki są ważniejsze niż leczenie. Na razie. Dobra, zablokowane. Tyle dobrze, że ten ostatni atak jest przedłużany. I mogę idealnie wyczekać. Dobra. I teraz zużyję sobie pancerz. Szybko i leczenie. Siedemdziesiąt obrażeń, 20 pancerza. Sporo. Leczenie, strzyżenie, nie. Rzut ręką, 100 obrażeń na kartę. Pokaż co tam jeszcze masz. Ogień, ataki. Niech będzie ogień. Zamiast czego? Zamiast pancerza może? Może zamiast leczenia? Nie, zostawię drugi pancerz. I dodam może jeszcze jeden atak. Jeszcze drugie leczenie. Tak, będę 2, 2, 4, 1. Nie, tutaj. Pójdę drugą kartę, zobaczę, że coś ciekawego. 92 pancerza, kurde, nieźle już. Co dalej? Chyba w pancerz pójdę. Powinienem w sumie sobie szybszy zrobić. Nie zdążyłem, mi się zdaje, może zdążyłem, nie wiem. To jest jakiś lepszy, widzę. Jakąś klątwę nakłada, czy co? O co chodzi? Nawet zablokowane. I się wyleczyłem. Może nie do fulla? Ale jednak. Obrażenie 1, pancerz 1, nic. Ciekawego. Osłabienie 3, dobiłem 3 karty. A niech wezmę to, co mi szkoda. Więc kolejne obrażenia. Obrażenia najważniejsze. I tutaj kolejne, to jest spaczone pole. 200% przeciwników, poziomu przeciwników. Idzie mi dużo lepiej niż na tym podejściu, widzicie? Z przeciwników jest sporo. Oprócz tych jest jeszcze tylko jeden. Leczenie. A niepotrzebnie to nie to zrobiłem. I tu będę miał leczenie na fulla. Skoczył i wrócił, fajnie. Dobra, jeszcze jedno pole i mogę pokazać bossa. Może nawet mini bossa znaczy się. A chciałem klikać, żeby... Dobra. 1,25? Kurde, źle kliknąłem.
No dobra. To powinienem odrzucić jedną kartę. Ale na razie mi się chyba przez pancerz w ogóle nie przebijają, to dobrze. No i jest boss. Ciekawy. Bo dzięki temu bossowi odblokowujemy kolejne karty, oczywiście. Ale bardzo słaby widzę. O, ale teraz zablokowałem w końcu, mi się udało. Dobra. Co mi rzucił? Nie wiem. O, już na 117% jest dużo szybciej. Dużo widoczność jest, jak szybko atakujemy. Może nawet teraz będę miał podejście, żeby pokonać głównego bossa, jeżeli jest dostępny. O, spada poziom wrogów. Kurde, nieźle. Więc teraz powinienem iść tak. Jakoś tak. Tutaj nie chcę iść, więc w sumie ta. Tutaj powinien. O, już mogę na dwa strzały zabijać przeciwników? Nieźle. Nawet nie zdążył mnie zaatakować. Więcej pancerza, zawsze jest fajnie. Jeszcze więcej pancerza. Powinienem szybciej to klikać, wiecie? A to już wynika z mojego braku umiejętności. Ale no chyba, że sobie odblokowuję tą pasywną umiejętność, że... będę mógł klikać nawet jak mi jak zabiję wszystkich przeciwników, bo przyda się to. O właśnie, ten denerwujący pancerny jest przeciwnik. Dobra, obroniony. Dobrze. Leczenie niepotrzebne. Znaczy już potrzebne. Dobra. Teraz mogę cię zaatakować, bo denerwujący jesteś. Kurde, nie zdążyłem znowu kliknąć. Albo po prostu moje się nie da. Dobra, przechodzimy przez ten spaczony. Dawaj, pokaż czym to się różni. A, otoczeniem. Wiecie mi, co są wytrzymajsi pewnie. Trzeba tego większego bronić ataków, nie tych mniejszych. Bo on dużo więcej bije. 17. I na te, i teraz nie widzę, ile przeciwników jest. Więc trzeba się jak najszybciej zbuchować wszystko, co mogę. Już mam 132 pancerza. Kurde, niezły ten pancerz jest, nie powiem. Po 1 mi biją. A ten po 10. Zdążyłem. Raz. Czyli będzie jeszcze jeden przeciwnik. Dobra. A, czyli jak niższe spaczenie, to jeszcze się bajdzie z nim, mniejsza poziom wrogów. A teraz jeszcze trzeba z... to w czasie gry pewnie bym się przekonał, czy poziom wrogu, czy poziom wrogów wpływa na to, jak silny jest boss końcowy. O, już on 595% ataku. Już chyba prawie na strzała zbijam ich. No dwa na pewno. Ale jeszcze pancerza dodatkowego przyda się. I ostatni przeciwnik. Leczenie niepotrzebne, szybkość. Atak. Dobra. Dobrze się skalujemy na razie. Przejdę. 10. 210. Żyćko mi nie trzeba, więc... źle kliknąłem, wybaczcie. Wezmę sobie jeszcze pancerz. No, pokaż. No, a zdążyłem. Obrażenia. Nie zdążyłem niestety. Nawet jakbym się chciał uleczyć, to leczenie daje maksymalną ilość życia, więc spoko.
22. Powinienem usunąć jedną kartę z życiem. Mogę zrobić swój deck? Chyba nie mogę. Z tym, w tym miejscu. A, dostałem od tego mocniejszego. On chyba przebija nawet ten pancerz. Przebija pancerz? Czy mi się po prostu tak wydaje? Skalowanie pod atak dobrze idzie. Wyleczone na maksa. Życie jest niepotrzebne. Zablokowane. 5 obrażeń, mało. I to ostatni przeciwnik. 240 już poziom wrogów. Dobra, zdążyłem akurat to. Pamięć energia. Spaczony. To chyba pójdę do spaczonych, żeby zmniejszyć poziom przeciwników. Wiesz, nie wiem, czy to jest opłacalne, ale zobaczymy. Jak wyjdzie to długoterminowo. Ale coś czuję, że mnie ten mocny obija. Strasznie. On to szybko atakuje. A zdążyłem zablokować, dobra. Tego akurat nie zdążyłem, dobra. Ciągle za wolno atakuje. Ale nieprzyjemnie. Ale muszę się wyleczyć jak najszybciej. No, atakuj. Zabij jednego. Wylecz się. Oddaj sobie pancerz. Leczony je. Mi się zdaje, że to mogą być już ostatni przeciwnicy. A nie, jeszcze są, dobra. O, ten ma zboostowany atak. Więc jego na pewno muszę zablokować. Dobra. I dwa jeszcze dodało mi się na koniec. Rozbije się do 260, 250, 240. Mi się zdaje, że to w sumie jest nieopłacalne. Tylko chyba, tylko pewnie po to, żeby przechodzić. Dobra, dajemy do bossa dalej. Ten z maską też jest niefajny. On ma ładowany taki atak ma. Ale zdążyłem go zabić, to dobrze. Dobra. 755% ataku. Wyleczono, jedziemy. Nieźle. Wyjście 40, nawet szybciej czyszczę niż oni rosną. Nie, oni chyba nawet rosną za każdy pole, które przejdę. To nieźle, nieźle. To jest takie połączenie kajcianego bitewniaka. Ja bym to określił bardziej tego. Kajciany bitewniak połączony z autobattlerem. Coś takiego. 66 obrażeń, kurde, mocne. Pancerz, życie, atak. Obrażenia ważniejsze niż szybkość ataku chyba. Chociaż jak mam 800%, no to... No jak się on jeszcze zatrzymuje w powietrzu, tam jeszcze tam ułamek sekundy, żeby przejść dalej. Dobra, i kolejną ikonkę zobaczymy zaraz. Jak przeżyje to starcie oczywiście. Ale mało przeciwników, to dam, powinienem dać radę. Życie mi niepotrzebne, pancerz przydatny bardziej. Pewnie już zauważyliście, ale za używanie kart dostajemy tam... Ten pasek się ładuje i możemy tego lepszego ataku używać. 200 życia mam, dobra. Pancerz. Szybkość ataku. Pancerz.
i lepszy atak. No wal, tym mocniejszym. A nie zdążyłem kliknąć. Ale... coś czuję, że już za bardzo spowalnia mój build. A to co? To pole ryżowe, ta? O, witaj w osadzie. Za parę miesięcy, a bo to na tym to polega, dobra. Wywalamy jedno życie, znaczy jedno leczenie, bo jest nieprzydatne na razie dla mnie. I może drugą szybkość? Jakby to wywalę, może jeden, jeszcze jeden pancerz i dodam... Nie, no zostawię ten pancerz, niech będzie. Będzie się na tym nasz build skupiał. 10 na 10, niech będzie. Talia, odejdź. Czyli jak mogę wracać do tej takiej, tak jakby wioski i w tej wiosce... mogę sobie resety zrobić. Dobra. Na początku mnie nie interesuje, dobra, tego za najważniejszego zablokowałem. I teraz atakujesz, dobra, zdążę zablokować. Dobra, kamikadze do mnie zaatakuje mnie. Kolejny pancerz. I kolejna tarcza. Leczenie niepotrzebne. O, i jest specjalny atak. Będę miał pana kolejny pancerz. Pewnie mówię, jak mówię, chyba już o tym wspomniałem, a panie, jakie są karty pancerz 1, pewnie są karty pancerz 2 i tak dalej. Nawet już się nie bawię tym. Po prostu nabijam sobie teraz pancerz. Wiesz, powinienem atak nabijać. I szybkość. No, pancerza chyba dwa, pancerz, dwa pancerze to jest może być za dużo na razie w moim buildzie. Siła wrogów 300. O, 220 pancerza więcej niż życia. Także fajnie. Tego już zaatakowałem, zabiłem. Więc na razie w pancerz nie będę ładował więcej. Nie sądzę, że to jest przydatne jakoś. Jest tylko w atak i szybkość ataku. Atak. Tylko dawaj więcej, szybciej, szybciej, jeszcze szybciej. Atak, atak, szybkość, atak. Atak, szybkość, atak, leczenie, atak. A i dostaję po 30 punktów, dobra, jedziemy. Atak, 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 atak. Ej, pancerz. 65 ataku. No i co, do bossa. To mi się zdaje, że to może być koniec tego rozdziału, bo on po prostu nam powie. A, coś tam, zobaczycie. A, czyli jednak atakujemy bossa. Widziałem, że w wcześniejszych wersjach to on po prostu wszedł sobie dalej. I nam ekran tak trochę glitchuje, mi się zdaje. O, i se poszedł? A, teraz normalnych przeciwników zespił, dobra. Dobra, blokujemy cię. No, zablokowanie łatwo. A on też ma normalny atak jeszcze, dobra. No i teraz specjal. Jedziemy. Pancerz znowu mi trochę zawodzi. Ale to nieważne. Jedziemy, dobra, szybkość i atak. Dobra, i leczenie już jest ważne. Bo pancerz na razie nic mi nie da. No i wygrany z bossem, łatwo. Za dużo pancerza sobie dałem. No, więc powinienem tak to motać między 1 a 2 cały czas. O, co? Duch wody. Złota rybka. Psz.
Tak. Koniec. I to by było na tyle. Żadnych nowych kart nie odblokowaliśmy. Nawet chyba nie dostaliśmy specjalnej... A nie, nie, dostaliśmy specjalną walutę. Pensja odblokuje sobie za 300. Podłąd kolejnej dobieranej karty? Nie. Więcej ki gromadzę, jak pomoże. Ja to mogę sobie zbudować po to, że będę... Nie będę... wywalę całkowicie kartę leczenia, a będę szedł tylko i wyłącznie pod pancerz i unik, coś takiego. Pod koniec każdej walki super pasek powoli się opróżnia, zapewniając nieco czasu na użycie pozostałych. To będzie to i to. Czyli mogę mieć wszystkie, ale mogę to się powyłączać. Ciekawe. Ale to by było na tyle. Chyba sporo powiedziałem. Gra mi się zdaje, że jest na razie bardzo powtarzalna. Jeżeli twórcy nie dodadzą jakiejś innej specjalnej mechaniki, to mi się zdaje, że to jest trochę za mało, chociaż nie wiadomo też, w jakiej cenie jeszcze będzie, więc to są takie bardziej gdybania, wiecie. Ale to było chyba aby na tyle w tym deckbuildingowym autobattlerze. Ja byłem Kajot. Miło mi było bardzo, że chcieliście to oglądać. Ja gram, jak już powtarzam, ja gram w gry, żebyście wy nie musieli. I widzimy się w kolejnym materiale. Jutro na shortsach, a pojutrze w kolejnej grze. Bajo, papa, żegnajcie i tak dalej, i tak dalej.